Przecież tak nie można. Dziękuję za troskę, Doro, ale na nic nie mam ochoty. Zwłaszcza na jedzenie. Proszę, niech pani coś zje. Nie chcę dalej żyć bez mojej córki. Zgoda. Pójdę za twoją radą. Juan Miguel chce, żebyśmy jeszcze dziś stąd odeszły. Doskonale. Gdzie Maita? Wyszła z guwernantką. Zabrali ją? Na pewno celowo. Ja mu pokażę. Wszystko stało się jasne. Mam nadzieję, że ten koszmar wkrótce się skończy. Obie się wyprowadzą? Muszą. Zostawiam was. Podobno chcesz, byśmy stąd odeszły. Tak będzie najlepiej. Mów za siebie. Odejdziemy dziś, ale Maitę zabiorę ze sobą. Pomóżcie mi! Córka zostanie ze mną. Nie masz prawa. Ośmielasz się mówić o prawie? Dam ci rozwód, ale mała zostanie ze mną. Nie pozwolę, by się zabrała. Sąd mi ją przyzna. Nie próbuj walczyć o Maitę, bo nie okaże ci litości. Udowodnię ci zdradę, porzucenie dziecka i kłamstwa. Wybuchnie skandal, ale Maita zostanie ze mną. Puść mnie. Zawsze próbujesz zadać mi ból. Idź już. Nie wyczerpuj mojej cierpliwości, bo w końcu dojdzie do tragedii. Cecilia nie jadła? Nie chce nic wziąć do ust. Rozchoruje się. Jest taka blada. Na jej twarzy maluje się wielki smutek. Musi pan coś zrobić. Tak, Doro. Muszę. Dora powiedziała mi, że nie jesz. Nie mam apetytu, kochanie. Rozchorujesz się. Co za różnica, czy się rozchoruję, czy umrę. Nie chcę tak dalej żyć. Ja się dla ciebie nie liczę? Oczywiście, że tak. Jednak ból matki jest większy niż miłość żony. Ja już dłużej nie wytrzymam. Co mogę zrobić, byś odzyskała chęć życia? Co ci jest, królewno? Źle się poczułaś? Co ci dolega? Oddycham z trudem. Zaprowadź mnie do łóżka. Nie możesz oddychać? Oprzyj się o mnie. Ostrożnie. Ten ból jest mocniejszy niż ostatnio. Najpierw usiądź. Unieś nogi. Boli tam, gdzie przedtem? Tu, pod brzuchem. Ale teraz ból jest ostrzejszy i jakiś dziwny. Nigdy tak się nie czułam. To znaczy, że będziesz już urodzić? Chyba tak. Teraz na pewno się urodzi. Boże, oświeć mnie, żebym postąpiła mądrze. Nie postawi na swoim. Proszę cię, daj spokój. Jestem tak wściekła, że mogłabym zabić. Nic nie mów. Daj mi pomyśleć. Zostaw mnie samą. Zacznę się pakować. Zawołaj mnie, jeśli ci będę potrzebna.
Mam opuścić dom? Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni. Pani Viviana chce z tobą rozmawiać. Jest u siebie. Między nią a mężem dzieje się bardzo źle. Wiem, Balbino. Zobaczę, czego pani chce. Wyjść. Balbina przekazała, że chce się pani ze mną widzieć. Gdzie moja córka? W ogrodzie. Bawi się z pieskiem. Długo przebywałaś z nią poza domem. Zabrałam ją do parku. Celowo, żebym nie mogła z nią odejść. Przysięgam, że... Co ty sobie wyobrażasz? Jesteś w zmowie z moim mężem. Zapłacisz za to. Nie możesz teraz zacząć rodzić. Nic na to nie poradzę. Mały, nie teraz. Nie widzisz, że leje i nie możemy jechać do szpitala? A jeśli to już? Niech dziecko zaczeka. Jeśli naprawdę zaczynam rodzić, niech mały zaczeka, aż przestanie padać. To nie może czekać. Matko Najświętsza, co zrobimy? Co? Najświętszy Sakramencie, chyba to już. Niech mały zaczeka, a ja poszukam leoparda i powiem mu, że źle się czujemy i mamy bóle. Zaraz wracam. Nic nie możesz zrobić. To życie nałożyło na mnie ciężar, który mnie zabija. A może raczej ojciec Anselmo. Martwię się o ciebie. Potrzebuję córki. Dopóki jej nie odzyskam, nie będę miała ochoty żyć. Proszę, bądź rozsądna. Dlaczego Mariciu mnie odtrąca? Pragnę, by mi wybaczyła, by wiedziała, jak bardzo dręczy mnie to, że nie jest tu z nami. Boję się, że umrę i nie uściskam jej już, nie ucałuję. Nie umrzesz, uspokój się. Nie zniosę tego dłużej. Spokojnie. Spróbuję coś zrobić. Nigdy już mi się nie sprzeciwisz. Nigdy. Mamo, zobacz, co przyniosłam. Czuję, jakby coś mi w środku pękało. Boże, nie chcesz, by moje dziecko narodziło się żywe? A może podzieli los tego gołąbka? Zabierzcie bydło na wyżej położone tereny i pilnujcie go. Tak będzie najlepiej. Przez ten deszcz wszystko będzie zalane, a rzeka wystąpi z koryta. Tak. Panie Leopardo, co się dzieje? Mały już rwie się na świat. Co? Lilia będzie rodzić. W taką burzę? Ma silne bóle. Mocniejsza niż ostatnio. Podstawię samochód. Obejrzę ją.